Witam serdecznie posła na Sejm Tomasza Rzymkowskiego, księdza dziekana Tomasza Jackowskiego, proboszcza naszej parafii, burmistrza miasta Kościelnice, panią Katarzynę Lentman, przewodniczącego rady, czy nie ma przewodniczącego, przedstawiciele rady, gminy i następnie pracowników urzędu gminy, panią Annę Straszewską i pana Pawła Woźniakowskiego. Dziękuję. Proszę księdza dziekana o poświęcenie tego samochodu. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy nasze winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Dobry i wszechmogący Boże, pobłogosław i uświęć ten samotny. Spraw, aby każdy, kto będzie go używał, modlimy się też za strażaków, aby szczęśliwie docierali w miejsce pomocy i szczęśliwie z każdej akcji wracali. Błogosław też tym wszystkim, którym dzięki temu samochodowi będą nieśli pomoc. Przez Chrystusa Pana naszego. Proszę o wystąpienie duchu naczelnika oraz kierowcę do przyjęcia dokumentów i kluczyków od tego samochodu. Proszę pana posła i panią burmistrz o przekazanie dokumentów. Trudno było, ale najważniejsze, że
ten samochód jest i będzie mógł służyć ludziom przynajmniej przez 20-25 lat zabezpieczać po prostu teren naszej gminy i nie tylko. Dlaczego nie tylko? Bo straż nasza należy do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego, może być użyta w każdym miejscu w powiecie i województwie, ale mając takie zabezpieczenie zawsze się wydaje, gdy sformalnie jesteśmy na miejscu. I to jeszcze serdecznie bym chciał podziękować. Jeszcze nie wiem jak dziękować po prostu panu posłowi, bo to jest naprawdę ogrom pracy, stały kontakt się wymyślił, ale muszę podziękować po prostu pracownikom, którzy byli na miejscu. Po prostu uczestniczyli w całym tym przedsięwzięciu. I tak, pani burmistrz, bardzo proszę. Pani Anna Straszewska, bardzo proszę, dziękuję. Ja cierpliwość nie rozumiałem. Oraz panu Faturowi. Pan to zrobił, jak to pani leci. Szanowni Państwo, bardzo się cieszę, że też od tego czekaliśmy dzisiaj poświęcenie, można powiedzieć, wyczekanego bardzo długo obozu. Pan prezes tutaj mnie tak bardzo zareklamował, ale ja uważam, że na wyrost, to znaczy wielkie brawa w tej chwili, jeśli mogę prosić tego pana prezesa, bo to jest jego udziałem. To są wielkie słowa uznania. Nie znam równie zaangażowanego, bym powiedział, prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej, a znam naprawdę wielu, jak pana Grzegorza Nodzaka. Bardzo się cieszę, ponieważ też trochę prywatnie powiem, niedługo zaczynamy razem współpracę jako mój asystent społeczny i właśnie w zakresie wsparcia dla Ochotniczych Straży Pożarnych w moim okręgu wyborczym, ale też i szerzej. I bardzo się cieszę, że ten wysiłek pana Grzegorza, również pani burmistrz, szeregu osób, które w tym uczestniczyło, państwa, pracowników Urzędu Gminy Krośniewice, no i oczywiście wszystkich darczyńców, którzy złożyli się w tym okrug Ochotniczej Straży Pożarnej w Krośniewicach, Gminy Krośniewice, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. No to był olbrzymi wysiłek i niech ten wóz Straży Ochotniczej w Krośniewicach służy. Cieszę się tym bardziej, jako członek honorowy wszystkiego dobrego i przy okazji zdrowych, spokojnych, błogosławionych świąt. Na tym okresie świątecznym, żebyście Państwo spędzili ten czas zdrowa, nie kończąc czyjeś życie, zdrowie czy nie. Wszystkiego dobrego i budować do tych pracowników. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie Wójcie. Szanowny pan Grzegorz Nowak, prezes zarządu OSP w Krośniewicach. Szanowni duchowie, jestem zaszczycona, iż mogę osobiście przekazać klucze do nowego wozu bojowego, który z pewnością będzie wsparciem wypełnionej przez was misji działania na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnej. Dzięki środkom finansowym z budżetu gminy Krośniewice oraz dofinansowaniu z Funduszu Ochrony Środowiska i Państwowej Straży Pożarnej dziś możemy cieszyć się nowym nabytkiem dla Krośniewickiej Straży. Pamiętamy bowiem, że nasza jednostka zapewnia bezpieczeństwo znacznej części powiatu krośniewickiego. Szczególne gratulacje
Dziękuję pod adresem pana prezesa Grzegorza Nowaka za zaangażowanie i wytrwałość w dążeniu do zdobycia środków zewnętrznych, co w rezultacie przyczyniło się do zmodernizowania taboru Krośniewskiej Strażnicy. Mam nadzieję, że jako mieszkańcy gminy Krośniewice są dumni z waszego poświęcenia i woli walki w imię ratowania naszego życia i mienia. Panie prezesie, mogę powiedzieć, że jestem szczęśliwy, że będę pracować na was. Szanowni Państwo, zgłoszenie do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o włączenie samochodu do podziału bojowego. Panie Pawle, proszę bardzo o wejście pan przeszedł do Komendy Powiatowej. Panie naczelniku, proszę telefonicznie zgłosić i ratować do Państwa i Straży Pożarnej. Na tym uroczystość uważam za zakończoną chyba. Czy jeszcze ktoś chciałby coś powiedzieć? Panie Przewodniczący, no, tak? Ja bym chciał się zgłosić do Stanów. To jest ja to wiem. Spokojnie, nie, ale... Może tutaj na tym